Cześć, jak widzicie, dziś moim gościem w kolejnym odcinku serii Kolejna jest Filip Starzyński. Cześć Filip, dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia. Cześć, witam Ciebie i witam wszystkich kibiców. Wróciliście niedawno do treningów grupowych, testy na obecność koronawirusa negatywne. Powiedz mi, jak Ty się czujesz dzisiaj? Czuję się bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że mogliśmy już zacząć trenować, bo bardzo, bardzo tego brakowało po prostu w tym okresie. Dużo trenowaliśmy indywidualnie, ale to nie jest to samo, co treningi na boisku. Także myślę, ja, jak i cała drużyna, wszyscy są z tego powodu zadowoleni. A powiedz mi właśnie a propos drużyny, jak nastroje w drużynie? No, widać, że dobrze. Nastroje są dobre. Jest dużo radości na treningu właśnie z tego powodu, że chyba każdemu już po prostu brakowało. Ta przerwa była bardzo długa. No nic, zaczęliśmy trenować teraz i przygotowujemy się do meczu z Pogonią. Przechodzę teraz już do pytań od kibiców i tutaj Marcel zapytał, czy dogadujesz się dobrze ze wszystkimi w naszej szatni? No, myślę, że tak, że raczej dogaduję się ze wszystkimi dobrze. Wiadomo, jest nas 25 czy 30 w szatni, także też nie mam ze wszystkimi jakichś tam bliskich relacji, ale też ze wszystkimi raczej nie mam żadnej kosy, także dogaduję się i staram się dogadywać, nie ma żadnych ani konfliktów, ani jakichś tam mocniejszych spin. A która z bramek, przechodząc oczywiście do kolejnego pytania, zdobytych w barwach Zagłębia zapadła Ci najbardziej w pamięć? No, to mi najbardziej chyba bramka z Termaliką Brookbet Nieciecza, to jest sezon 2016-2017, strzał z dalszej odległości. No chyba dlatego po prostu, że to był taki dobry moment dla mnie, dobrze się czułem i też myślę, że my jako drużyna, jako Zagłębie wtedy graliśmy bardzo dobrze. Tak, pierwsze co przychodzi mi ta bramka na myśl. A który sezon w Zagłębiu uważasz za swój, jak dotychczas, najlepszy? No na pewno pierwsze pół roku było bardzo udane z tego względu, że udało się pierwsze pół roku, kiedy przyszedłem, udało się zdobyć trzecie miejsce. Myślę, że wtedy graliśmy dobrze i ja też grałem dobrze. Później te sezony były różne, raz lepsze, raz gorsze, trochę przeplatane kontuzją. Myślę, że ten sezon, gdzie strzeliłem 13 bramek, to był chyba 2017-2018, był taki jednym z lepszych tutaj w Zagłębiu, ale mam nadzieję, że ten najlepszy jest dopiero przede mną. I teraz pytanie o cele, bo to pytanie się powtarzało dosyć często, zwłaszcza na naszym Instagramie. Jakie stawiasz sobie cele związane z grą w Zagłębiu? No to tak, myślę, że takie najbardziej realne to jest miejsce w pucharach i gra z Zagłębiem w pucharach. Myślę, że to jest, patrząc na naszą drużynę i gdzieś tam na potencjał i poziom umiejętności, jest to możliwe. No i chciałbym, żeby tak było. Wiem, że w tym sezonie będzie ciężko, bo mamy trochę straty nawet do tej ósemki czy do miejsc pucharowych, no ale gdzieś w kolejnym sezonach się to uda. No i na pewno jeszcze takim celem moim jest gdzieś tam zdobycie Mistrzostwa Polski. No, wiadomo, że fajnie, jakby to się udało gdzieś w najbliższych latach w barwach Zagłębia. Odchodząc na chwileczkę od samego Zagłębia, powiedz, jakie masz wspomnienia związane z Mistrzostwami Europy we Francji? No świetne. Świetne wspomnienia. To był naprawdę fajny czas. Wiadomo, że gdzieś tam nie zagrałem tam za wiele, ale muszę powiedzieć, że tak jakby dla takich chwil warto trenować i grać w piłkę, bo zobaczyć taki turniej od środka, jak to wszystko wygląda, jak te mecze wyglądają nawet z ławki rezerwowych, to było super przeżycie i do tej pory miło to wspominam.
Teraz dokończ zdanie. Pierwsze leci tak. Na boisku najważniejsze jest dla mnie. Wygrać mecz, to na pewno. Moim przedmeczowym przesądem jest? Nie mam żadnych przesądów ani jakichś tam takich rzeczy, które wykonuję, nie wiem, na przykład w pierwszej kolejności, jak niektórzy zawodnicy. Ja staram się trochę wyciszyć i skoncentrować i przede wszystkim dobrze rozgrzać i przygotować do meczu, a sam w jakieś takie przesądy za bardzo nie wierzę, bo wiem, jak to wygląda. Można być świetnie przygotowanym i wszystko zrobić dobrze, a i tak po prostu ten mecz się przegra albo wygra. Także nie wierzę w takie przesądy. Na myśl o powrocie do gry czuję? Radość. Ulubiony sposób na spędzanie wolnego czasu? No to wiadomo, teraz najwięcej czasu spędzam z dziećmi, z rodziną. A wcześniej, czy tam nawet teraz, jak się uda, po prostu to zabieram żonę i wyjeżdżamy gdzieś na 2 dni odpocząć, na przykład w góry. I ostatnie, gdybym nie był piłkarzem, byłbym? Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Nie myślałem o tym w ten sposób. Zawsze starałem się robić wszystko, żeby grać w tą piłkę. No cieszę się, że mi się udało. Myślę po prostu, że jak nie grałbym w piłkę, to wtedy bym sobie znalazł jakieś zajęcie. Miałeś w ogóle taki moment w swojej karierze, kiedy pojawiły się wątpliwości, czy wybrałeś dobrą drogę? No tak, tak, szczególnie gdzieś tam, kiedy byłem młodym chłopakiem, to te wątpliwości się pojawiały. Przede wszystkim to, że szybko wyjechałem z domu i byłem gdzieś daleko od rodziny i przyjaciół, ale zawsze jakoś te momenty szybko przychodziły, udało się przezwyciężyć, no i udało się jakby dążyć do tego celu, którym była gra w piłkę i gra w Ekstraklasie. A gdybyś mógł cofnąć się w czasie, czy pokierowałbyś jakoś inaczej swoją karierę piłkarską? Ale to na pewno i myślę, że większość piłkarzy tak marzy. Jakby się było mądrzejszym, czy miało się gdzieś tam ludzi, którzy potrafiliby doradzić wcześniej, to na pewno tak, ale ja nie jestem takim człowiekiem, żebym żałował, że coś było tak, albo zrobiłem w ten sposób. Po prostu zrobiłem tak, jak zrobił. Kurde, czekaj. Nie słucham. Po prostu tak się to wszystko potoczyło i niczego na pewno nie żałuję, a wiele rzeczy można było zrobić lepiej, to też na pewno. Czy chciałbyś zagrać jeszcze w lidze zagranicznej i jeśli tak, to w jakiej? No, chciałbym zagrać. Myślę, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, że chciałbym się rozwijać, grać coraz lepiej i też jeszcze może zagrać w lidze zagranicznej, ale jeżeli chodzi o jakąś konkretną, to nie mam takiej. Teraz pytanie o sportowe marzenie, które jeszcze przed tobą. Takie naprawdę konkretne, takie, które ci pozostaje z tyłu głowy, które też cię napędza, też zwłaszcza w tych takich, no powiedzmy, trudniejszych momentach. No to na pewno to, co jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam zdobycie Mistrzostwa Polski byłoby fajne, bo to jest duże wyróżnienie, no i też myślę gdzieś tam jeszcze zagrać w reprezentacji, bo też nie jestem jeszcze na tyle starym zawodnikiem, żeby nie móc w niej zagrać. Jaka jest najważniejsza rada, którą otrzymałeś? O, nie wiem, ciężko powiedzieć. Dużo tych rad przewinęło się przez te lata. No,
Na pewno pierwsze, co mi tak przychodzi na myśl, to kiedyś jeden trener mi powiedział, że na twoje miejsce jest kilka tysięcy chłopaków i to był na pewno dla mnie taki bodziec do mocniejszej i cięższej pracy. I to też może posłużyć za taką radę już kierowaną do tych bardzo młodych chłopaków, którzy dopiero za niedługo będą do piłki seniorskiej wchodzić. Czyli, że trzeba czuć ten oddech, powiedzmy, konkurentów na plecach. No tak, no. Też chodzi o to po prostu, żeby jak najbardziej, jeżeli ktoś chce grać i gdzieś tam gracz jest młodym chłopakiem wchodzącym do drużyny, po prostu żeby wszystko robić na 100%, bo jak ktoś się nie będzie starał, no to przyjdzie następny i dziękuję. Z czego dziś możesz powiedzieć, że jesteś naprawdę dumny? To tak, jeżeli chodzi o piłkę, to na pewno z dwóch medali czy trzech medali mistrzostw Polski. Z tego, że udało się zadebiutować w reprezentacji, to jest dla mnie na pewno duże wyróżnienie i to też było takie marzenie z dzieciństwa. No a w życiu prywatnym na pewno z rodziny i z dwóch córeczek. I tym pięknym akcentem kończymy już na dzisiaj. Filipie, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia i za poświęcenie tego swojego cennego czasu na dzisiejszą rozmowę, bo wiem, że jesteś w zasadzie świeżo po treningu i chyba jeszcze jedna jednostka dzisiaj przed Wami. Tak, dzisiaj akurat mamy dwa treningi, ale spokojnie. Świetnie. Także Filip, raz jeszcze dziękuję, a Was, drodzy kibice, nieustannie zachęcam do subskrybowania kanału Zagłębie Channel. Tam w pierwszej kolejności pojawiają się wszystkie materiały telewizji klubowej. No i co? Za dzisiaj raz jeszcze, chyba po raz czwarty. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.